Cześć, Twernest! Mam nadzieję, że czempiony wbite, bo wielkimi krokami zbliża się FNCS. Do wygrania będą niemałe pieniądze. Do tego doczekaliśmy się separacji platform i na przykład gracze na Switchu nie będą musieli walczyć z pecetowcami, którzy mają 1/4 tysiąca FPS-ów. Mam nadzieję, że do startu twórcom gry uda się ustabilizować serwery. Niestety często wyskakują klipy, na których widać, jak bardzo poważny błąd nie tylko przeszkadza, ale też może niesprawiedliwie zadecydować o tym, czy ktoś przejdzie dalej, czy nie. Niestety bywają takie momenty, że ktoś nie może budować ani strzelać, a to bardzo, podkreślam jeszcze raz, poważny błąd. Poza FNCS-em możemy spodziewać się jeszcze wielu innych turniejów online. FireMonkey na swoim Twitterze dał znać, że trwają prace nad kilkoma nowymi turniejami. Mam tu na myśli nowe kaszkapy solo. Pierwszy z nich ma odbywać się co środę. W trybie solo o prawdziwe pieniądze. Co ciekawe, ten cotygodniowy turniej też ma być podzielony na konsole, pecety i urządzenia mobilne. Drugi turniej cotygodniowy, też Cash Cup, miałby się odbywać w czwartki. W kodzie jest wzmianka o trybie solo, ale w opisie tego turnieju jest mowa o parach, ale bardziej prawdopodobne jest to, że to będzie jednak solo. W tym czwartkowym Cash Cupie ma nie być podziału na platformy. Jak już jesteśmy w temacie gry turniejowej, to wydaje mi się, że wart uwagi jest to, że opcja klasycznego celowania na padach dalej jest dostępna, mimo tego, że miała zniknąć 13 marca. Zostanie ona usunięta, jednak dopiero za kilka dni. Przypuszczam, że już w tym tygodniu w aktualizacji, która powinna być we wtorek lub środę. Okej, to tyle o turniejach. Teraz, jak chodzić pod wodą w Fortnite? Poznałem bardzo fajny trik. Na naparzance dzięki trolce i C4 możecie chodzić pod wodą. Dokładnie tak. Przygotowania są bardzo proste. Tak jak mówiłem, potrzebujecie C4 i trolki. Teraz musicie zlikwidować samych siebie przy użyciu C4, będąc na trolce. Od momentu odrodzenia się z jakiegoś nieznanego nam powodu, woda nie działa. A przynajmniej nie tak jak powinna, bo dalej można się w niej utopić, ale możecie pod nią biegać i zwiedzać podwodny świat Fortnite. Niestety często nasza postać bardzo się psuje i zamiast animacji chodzenia odpala się dziwna kombinacja animacji chodzenia i pływania. Wszystkie podwodne struktury są niezniszczalne i nie mają żadnych kolizji. Nic dziwnego w końcu nie miało nas tutaj być. Pod wodą można budować i warto, bo raz na jakiś czas trzeba wyjść na świeże powietrze, żeby powstrzymać utratę zdrowia. Ten błąd dalej działa nawet po ponownym odrodzeniu się w normalny sposób. Co dziwne, po którymś razie gra traktowała mnie, jakbym był w burzy, mimo tego, że byłem w strefie. Ale wszystko szybko wróciło do normy. To interesujące, że akurat C4 aktywują ten dziwny stan naszej postaci. Poza tym w czwartek przez pewien czas można było odebrać oba style agentki Tientiny. Jak wiecie, po wykonaniu 18 wyzwań agentów z karnetu bojowego można wybrać styl mroku lub ducha. Przez kilka godzin w czwartek można było aktywować oba finalne wyzwania do Tientiny, co oznaczało, że można było odebrać jej oba style. To był oczywiście błąd, który został szybko naprawiony. Przypuszczam, że osoby, które z tego skorzystały, będą musiały zrobić to wyzwanie od nowa. No, to po prostu nie fair, że mają oba style, gdy reszta może mieć tylko jeden styl. Inną możliwością jest to, że wyzwania do grywki w tym sezonie odblokują nam wszystkie style. Czyli, jeśli wybraliście Brutusa Ducha, to podczas dogrywki będzie wyzwanie dla stylu mroku. I na odwrót. Pomysł z wyborem agenta jest niezły, ale dobrze by było, gdyby po zakończeniu tego całego tematu agentów, czyli po zakończeniu tego sezonu, można było wybrać wszystkie style. Dalej w temacie skinów to 17 marca będzie Dzień Świętego Patryka, a to oznacza, jak już dobrze w sklepie widać, będzie dużo zielonych skinów. Co ciekawe, kilka miesięcy temu Fortnite udostępniło takie oto zdjęcie mapy w trybie kreatywnym. Widać na tym zdjęciu skina o tematyce Dnia Świętego Patryka. I jeśli to nie jest jakiś porzucony pomysł, to powinien wejść do sklepu już we wtorek lub w środę. W tych otwartych plikach gry nie ma go, ale jest jeszcze kilka zaszyfrowanych paczek danych, więc kto wie, może ten skin się tam jeszcze skrywa. Dalej w temacie wycieków to M1 i Amrsatrio na Twitterze udostępnili nagranie, na którym widać, jak wyglądałby ekran po zakupie rocznego karnetu bojowego. Roczny pakiet bojowy to anulowany projekt i nie wiadomo, czy kiedykolwiek wejdzie do gry. Ale jeśli tak, no to no, sami widzicie. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę wam wszystkim zdrowia, siedźcie w domu i do zobaczenia w busie bojowym.